Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj dalej trzeci kompakt CD Action. Kontynuujemy przeglądanie dem. Na dzisiaj mamy właśnie przewidziane Destruction Derby, Elf Siege 2 oraz Gender Wars. Zaczniemy właśnie może od Destruction Derby. Czyli standardowo wchodzimy sobie właśnie na płytę. Katalogu bin, następnie przeglądamy instrukcje, jakie będą niezbędne do zainstalowania dema. W tym przypadku będzie standardowo start.bat w katalogu z grą. Czyli tutaj domyślam się, że nie będzie to zbyt trudne. O tak, tylko install.bat. Ok. A install.bat odpala install.dd. Ok. Nie, zaraz. Inst.dd. Aha, dane. Czyli muszę właśnie odpalić z tego bata. Ok, nie będzie angielski. Ok. Mi się będzie, widzę, rozdzielczość właśnie zmieniła. Aha, czyli pewnie wykryje, że ma Windowsa, więc... Będzie chciał stworzyć dyskietkę, ale... Nie, spróbujmy może właśnie w ten sposób zainstalować. Najwyżej odpalę to po prostu z DOS-u. Okej, czyli powiedzmy, że nie chcę tej dyskietki. Dobra. Zobaczmy mimo wszystko, czy właśnie zadziała. Coś mi się wydaje, że nie, ale zawsze można spróbować. Aha, jako właśnie, że to jest demo, to od razu przechodzimy do rozgrywki, czyli a jedziemy szybciej, z wsteczny. Ok. Aha, czyli gramy w arenę. Pamiętam właśnie jak młodszy grałem w to, starałem się właśnie zawsze na początku unikać uderzeń, żeby ich mniej zostało tych przeciwników. Tak, kiedyś właśnie się grało dosyć w to. Znaczy właśnie unikać takich zgromadzeń, bo wtedy bardzo łatwo stracić samochód. Aha, tylko widzę, że nie mam dźwięku, to może tak spróbuję jeszcze tylko dokończyć tą gierkę i później spróbuję ją pod DOS-em odpalić. Tak mi się właśnie wydaje, że chyba o to chodzi, że jest z Windowsa włączona, więc nie ma dźwięku. Okej. Okay. A i to jest już tylko takie demko, jak się domyślam, znaczy reklama. To jest właśnie ciekawe, że ta gra, jak się było młodszym, to ona dużo lepiej wyglądała. Nagrać w 32 osoby, znaczy z 32 przeciwnikami. Aha, i teraz już od początku leci, tak? Dobra. Aha, czyli 60-sekundowe demo. Dobra, spróbuję tylko właśnie jeszcze z DOS-u odpalić.
Zobaczę, czy to. Czy będzie właśnie dźwięk? Dobra, to wchodzimy sobie do dosłu. Okej, okay, jesteśmy. Jak się nazywa demo? Nie, nie wygląda na to, żeby był dźwięk. Możliwe, że trzeba setup jakiś wcześniej odpalić. Teraz tak wyjdę z tego i spróbuję to jeszcze zobaczyć. Tak, właśnie był set sound. Okej. Dobrze, to odpalmy jeszcze właśnie jeszcze 10 sekund i zobaczmy, jak z tym dźwiękiem będzie wyglądać. Ciężko ich trafić, tak szybko, szybko ruszają. Nasze szybko mija ta minuta. Dobra, tak to na kamerę już widzieliśmy, nie będę jej jeszcze raz dawać. To było właśnie Destruction Derby. Przejdziemy sobie teraz do Windowsa. Aha, i zapomniałem właśnie jeszcze wejść na ten, na stronkę właśnie z czasopisma. Na stronkę, na stronę z czasopisma. Taka tak naprawdę nie miała dużo wymagań, bo już na 486DX bodajże 66 MHz chodziło. 8 MB RAM-u. Dobra. Jesteśmy z powrotem w Windowsie. Dobrze, następną gierką. Tutaj sobie tylko zobaczę na ściądze. Jest F-Siege. Domyślam się, właśnie jest w tym miejscu. Zobaczmy, jakie tam instrukcje trzeba było do niego wykonać. Chociaż nawet jeśli się już domyślam, co trzeba było konkretnie zrobić. A, czyli standardowa. Stworzymy sobie, powiedzmy, ten katalog. Ok. Teraz spakujemy. Jakieś większe, nie, 4 mega tylko. No, już 14 po rozpakowaniu. Dobra, to tak, tu sobie tylko zobaczę, której stronie to jest. Kojarzę właśnie, że było opisane w CD Action.
Zajkowy akceptor jest wszedł, no. Dobra, czyli Switch 2, 486 DX, 266 MHz, 8 mega RAMu. Tym razem zamiast sterowania Apache mamy sterowanie mechem, tak? Dobra, zobaczmy jak to działa. Aha, tu chyba brakuje DirectX-a, tak się domyślam. Tutaj w wymaganiach jeszcze tak zerknąłem, ale nie jest opisane. Zobacz, jaką. Znaczy, mam bodajże trzecią wersję tego Directa, ile dobrze pamiętam. Zobaczę tak jeszcze na szybko. Aha, tutaj nie mam tego Everesta. Chyba był tutaj instalowany. Nie był. To jeszcze raz zainstalujmy. Mógłbym w sumie tego DX Diago odpalić, ale czy tutaj coś będzie? Okazuje, że czwarta wersja. Tak, czwarta. Nie, wersja 2A. Czyżby to właśnie nie chciało chodzić na tej karcie? Czyżby to właśnie nie chciało chodzić na tej karcie graficznej? Spróbujmy jeszcze raz. Nie, coś. Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Dobra. Aha, to tak od razu wchodzimy do rozgrywki. Może inaczej. Okej, czy tutaj mamy już tryby z tego co widzę? To chyba tam jest strzela, ale go nie widzę. Chyba nie się tak ładują. Myszką tutaj nic nie mogę zrobić. No widzę, że ktoś tutaj jest, ale... Widać na radarze jakąś czerwoną kropkę, ale... No nic, nie wiem.
Nie, wszystkie bronie mi to coś zniszczyły, to czego nie widzę. Dobra, to tak wygląda właśnie ten Earth Siege. Tak już tutaj nic nie zrobię, widzę, że straciłem wszystkie bronie. Dobra, wystarczy. Lecimy dalej. Co jeszcze mogę... A, mogę na cały ekran sobie włączyć. A ktoś tutaj typowo jest ze mną, ale jak się obracałem, to nie mogę go zauważyć w ogóle. Okej, czyli to był właśnie jeszcze raz Earth Siege. Tutaj pozamykam właśnie te zbędne rzeczy. Tak, co my tutaj mamy dalej? Gender Wars. Czyli tak, czyli tutaj sobie tylko wchodzimy do katalogu gender na płycie. Start pewnie wiąże się tak z odpaleniem tego install. Odpalmy tego installa. 10 mega, spoko. Sun Blaster 16. Okej. Okej. No! Okej. Dobrze, instalacja zakończona. Tutaj wejdziemy sobie na drugi ekran. Dwie strony właśnie tak samo. Trochę właśnie przypomina tak na pierwszy rzut oka tego Crusadera, który był na pierwszej płycie bodajże. x 33 MHz, 8 MHz. Ok. Dobrze. Czyli odpalamy GW. Jesteśmy w katalogu oczywiście. Gierka pod DOS, ale też sprawdzę, może właśnie pójdzie na Windowsie. Tutaj tak widzę, że na GBR mi się chyba... Tak, na podglądzie też właśnie mi się ekran przesunął. Czyli teraz tutaj przesuniemy sobie tylko... Okej. Dobra. Teraz to powinno trochę lepiej wyglądać, chociaż myślę, że mógłbym jeszcze właśnie przesunąć. Dobra, tak będzie trochę lepiej, myślę. Okej, to nowa gra. Zagrajmy facetem. This is a raid mission in the scientific industrial sector. Our target is maximum security repro tower B. You must locate the storage facility. You will recognize it with this symbol. Steal at least 4 ovum storage tubes and return to the pickup point. This is a raid mission in the scientific industrial sector. Our target is maximum security repro tower B. Dobra, spróbujmy tylko zagrać właśnie chwilę. O, myślę, że standardowym będziemy nic zmieniać.
Briefing już właśnie widziałem. Jak to teraz rozpocząć? Hitbox oczywiście w najmniej spodziewanym miejscu, ale dobra. Żeby wszyscy weszli na tą platformę. Kiepsko to jest zrobione, szczerze mówiąc. Okej. Ale... czemu on wyłazi? Tak, trzeba każdym po kolei wchodzić. To sterowanie jest takie trochę jak w Diablo właśnie, że on idzie w tym kierunku, w którym mu pokażesz, ale tak jakby nie do końca. No bo na przykład jak właśnie chcesz, żeby on wszedł tam najbardziej... Jest makabre, jeżdżenie windami właśnie przez pierwsze 10 minut. No bo jak chcę właśnie, żeby wszedł tam kawałek dalej, to... No to już się nie da i teraz właśnie jest zablokowany, dopiero muszę się odsunąć tymi dwoma. Zjechał ten drugi. Okej. Teraz znowu trzeba winda, jeszcze ostatnia winda. Nie no, świetnie, świetnie się zaczyna. Aha, i teraz zanim ja właśnie zjadę tym drugim.
Jest masakra jakaś, szczerze mówiąc. Zbyt najważniej jak tutaj jestem. Wygląda jak jakaś chłodnia właśnie. Dobra, myślę, że nie będziemy tego ciągnąć dłużej. Tak właśnie wyglądały te dema, aż kolejne trzy dema z tej płyty. Ten genderless to za dużo czasu właśnie. Znaczy, może pewnie się jeszcze jakoś fajnie rozwija i widziałem, że jest nawet dosyć rozbudowany ten system tych gości, z którymi możemy tworzyć składy i tak dalej. Ale tak, myślę, dosyć zniechęca to jeżdżenie tymi windami, gdzie sterowanie jest takie zupełnie nie... będę powiedzieć, a straciłem chyba jednego, tak? Czy nie, nie, został z tyłu po prostu. Dobra, to by było właśnie na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, następnego filmu.